Witam Was, drodzy, serdecznie w środę 14 lipca i pozdrawiam z Katowic. W książeczce z Biblią na co dzień znajdujemy dzisiaj takie hasło. W księdze proroka Izajasza w 61 rozdziale, pierwszym wierszu czytamy: Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie. A apostoł Paweł w liście do Galacjan w 5 rozdziale, pierwszym wierszu napisał: Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Dwie wartości, które tak naprawdę determinują nas jako chrześcijan. Pierwsze to powołanie. Pan namaścił mnie, posłał mnie. Także i nas Pan przyjął i Pan posyła do innych ludzi, abyśmy głosili Jego słowo swoimi czynami, swoim życiem, także jeśli trzeba, swoimi słowami. Drugą z tych wartości jest chrześcijańska wolność. Marcin Luther napisał, że chrześcijanin jest wolnym panem, nikomu nie podległym, ale także jest uległym wszystkim. Co to znaczy? Nasza chrześcijańska wolność nie jest wolnością od wszystkiego. To nie jest tak, że zostaliśmy uwolnieni od wszystkich obowiązków, zobowiązań, powinności. Nie jest tak, że możemy w sposób nieograniczony korzystać z naszego życia tak, jak nam się podoba. Dlaczego? Bo jesteśmy powołani. Ale dlatego też, że cały czas pozostajemy grzeszni i moglibyśmy tą naszą wolność źle ukierunkować, źle wykorzystać. To nasza chrześcijańska wolność w zgodzie z naszym powołaniem jest wolnością do miłości, do działania na rzecz innych, do pomocy, do wsparcia, do służby. Także do służby, którą mamy ofiarować drugiemu człowiekowi wraz z naszą miłością, wraz z naszym sercem. I w dzisiejszy dzień, w tych słowach, zachęcam Was, drodzy, do takiego pojmowania tej chrześcijańskiej wolności. Nie jako poczucia całkowitego uwolnienia, niezależności od tego wszystkiego, co gdzieś nas w jakiś sposób determinuje, ale od tego, żeby w poczuciu wolności od grzechu, od kary za grzech, móc działać na rzecz innych. By móc w ten sposób odpowiadać na Bożą miłość, która nas uwolniła, odkupiła, która posłała Jezusa na krzyż. Niechaj odpowiedzią na tą Bożą miłość będzie nasza miłość, w której będzie się realizowała nasza wolność, nasza chęć wsparcia i bycia dla drugiego człowieka. I w ten sposób będziemy prawdziwie wolnymi. Będziemy mogli się realizować w zgodzie z naszym powołaniem, w duchu tej chrześcijańskiej miłości, o której tak często słyszymy, nawet dzisiaj ona wybrzmiała wiele razy, ale która jest przecież nieodzownym elementem naszego życia i naszego funkcjonowania w naśladowaniu Chrystusa. Zatem bądźmy tymi wolnymi chrześcijanami, nikomu niepodległymi, bo już zbawionymi, już usprawiedliwionymi, ale także podległymi Bożej miłości, która ma determinować nasz stosunek do innych. Amen. Módlmy się. Panie Jezu, Zbawicielu Świata, dziękujemy Ci za wolność, którą Ty nam dałeś. Dziękujemy Ci, że w tej wolności możemy służyć sobie nawzajem, okazując sobie wzajemną miłość. Dziękujemy nas, że Ty nas pobudzasz do tej miłości, do życzliwości, do bycia dla drugiego człowieka. Dlatego o tym drugim człowieku, o naszych bliźnich, naszych bliskich chcemy myśleć, chcemy pamiętać, chcemy obdarzać ich naszą miłością. Tobie, Panie, powierzamy wszystkich ludzi, Twoje stworzenie, Twoje dzieci. Powierzamy nas, naszych najbliższych, tych wszystkich, którzy w tym dniu i w tych dniach się smucą,
ale także tych, którzy z różnych powodów się cieszą, dla których ten dzisiejszy dzień jest radosny i wyjątkowy. Ty sam, Panie, prowadź nas wszystkich, błogosław, miej nas w swojej opiece. O to Cię prosimy, żebyś działał w nas przez Twego Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam wszystkim, drodzy, dobrego, pięknego, spokojnego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.